To jest temat o nazwie 80-20 w SEO. Ja bym do tego dodał jeszcze troszkę więcej. 80-20 w biznesie, 80-20 w efektywności, 80-20 we wszystkim. To Pareto naprawdę działa wszędzie i Michał, mam nadzieję, że nam pokaże, jak bardzo można korzystać z tej zasady nie tylko w SEO, ale też w tym wszystkim, co dookoła SEO występuje. Michał, zapraszam Cię bardzo serdecznie na scenę, a my przywitajmy go brawami. Witajcie, witajcie. Więc tak, 80-20 w SEO. Dzisiaj skupimy się na tym, żeby dowieść, a się nie narobić, ale jeszcze, tak jak Grzesiu, ja też się denerwuję, więc tytułem wstępu, jeżeli kiedyś powstanie jakiś ranking, który będzie oparty o prelegentów SEO Poland on Tour, no to będę na pierwszym miejscu, więc ekstra cieszę się z tego bardzo i jest mi niezmiernie miło rozpocząć ten cykl. A więc zaczynajmy. Jak zadziała klikacz, działał wcześniej. Okej. Grzesiu mnie dobrze przedstawił, więc nic tu nie będę mówił więcej. Surfer został też doskonale przedstawiony, więc też nie będę o tym opowiadał. Poza tym, że tylko dodam, że około 500 000 URL jest optymalizowanych miesięcznie u nas w aplikacji, więc mniej więcej wiem, co działa szybko, a na efekty czego trzeba nieco dłużej poczekać. I na tym, co działa szybko, dzisiaj się skupimy. A więc tak, przybliżę Wam troszeczkę tę zasadę Pareto, bo tutaj mamy jakby bardzo dużo zastosowań. Możemy mówić o podatkach, gdzie 80% społeczeństwa dostarcza 80% pieniędzy dostarcza 20% społeczeństwa do budżetu państwa. Podobnie mamy w każdym innym, w project managementie, rezultaty idą z niewielkiej ilości tasków. Podobnie mamy w biznesie, pieniądze idą od niewielkiej ilości klientów. Gdy mamy 100 klientów, to 20% tych klientów dostarcza nam większość pieniędzy do naszego budżetu. Taka sama sytuacja jest w deweloperce. Jak robimy jakieś narzędzie, no to te pady pochodzą od tylko 20% bugów. Większość bugów jest nieszkodliwa. Natomiast jeżeli chodzi o SEO, to tutaj mamy zupełnie inną sytuację, bo robimy audyt SEO, no i okej, jest tam 100 stron, a gdzie się skupia wartość, gdzie są prawdziwe blokery tej strony? No prawdopodobnie to będą 3 bullet pointy, które jeśli zrobimy, to stronka się odblokuje. No w większości przypadków. A jeżeli robimy SEO, jeżeli budujemy linki, no to większość mocy tych linków, no gdzie się znajduje? No w tych kilku, które zbudujemy. Zbudujemy 100, a 5 klepnie. No i takie są fakty. Jak pójdziemy sobie dalej, jeżeli chodzi o adresy URL, no to większość ruchu będzie pochodziła z tych kilkunastu najlepszych artykułów, które akurat siadły klientowi, które akurat miały dobrze zrobiony research, które akurat odpowiedziały na te potrzeby klientów. No i stąd to się bierze, ta zasada Pareto. Także właśnie w SEO 80% nowinek, kolejna sprawa. Kto dostarcza nowinki do naszej społeczności, kto mówi o jakichś fajnych rzeczach. No, nie rozkłada się to równomiernie po wszystkich. To jest kilkanaście osób, które dostarcza większość fajnych rzeczy, które możemy wykorzystywać w naszej codziennej pracy. I teraz jadąc sobie dalej, to jest najważniejsza, chyba najśmieszniejsza sprawa, bo 80% problemów w robieniu SEO w agencji czy w jakimś tam własnym projekcie, no pochodzi od 20% klientów, a czasami to jest nawet ten jeden klient, który ciągle męczy bułę, który powoduje większość problemów, z jakimi się musimy na co dzień porykać. I teraz takie dwa zapychające trochę slajdy, bo sobie pomyślałem, że będzie prezentacja za krótka, że SEO to są te powtarzalne procesy, które musimy ciągle łatwo wykonywać, żeby móc dowozić na bieżąco każdemu klientowi. I konkrety robi się dla wyników, a cała reszta to są zapychacze do raportów. I my dzisiaj w tych, tam są bodajże 3 rzeczy, które sobie będziemy robić. Te 3 rzeczy będą dostarczać tych konkretów, które zapewnią nam fajne wyniki bez przerobienia się, nie? Bo to przecież o to chodzi. Nie żebyśmy nawalili nie wiadomo ile godzin, robiąc jakieś nieskuteczne rzeczy, tylko żebyśmy spędzili godzinkę, mieli fajne ROI i mogli podjąć następnego klienta albo, nie wiem, odpocząć. Dobra, i teraz już full konkrety. Kto może skorzystać z tej zasady 80-20? No niestety nie będę Robin Hoodem, nie będę
obrabowywał bogatych i dawał biednym, tylko no niestety, im jesteś większy, tym bardziej możesz skorzystać na zasadzie Pareto w SEO. No niestety, takie są realia, więc musisz mieć jakiś minimalny ruch. Ja bym to oszacował na około 1000 wizyt miesięcznie z organika. Wtedy już można zaczynać robić jakieś takie quick winy, które będą tylko procentowały w przyszłości. Więc ten rozmiar to jest jakby no minimum, nie? To musi być te 1000 wizyt i coś z tego będzie. No niestety świeżym domenom tutaj nie pomogę. Plan kontentowy, żeby został zrealizowany, żeby on zaczął przynosić rezultaty, to jest 6-12 miesięcy, a mnie interesuje 6-12 godzin, żeby podnieść impressions w Google Search Console. I jeżeli już jesteśmy przy tym, no to co będziemy robić? Będziemy robić takie rzeczy, które wymagają od nas minimum nakładu pracy, które dają maksimum potencjalnych rezultatów, tak żebyśmy zobaczyli na tym wykresie w Google Search Console, że faktycznie coś tam się zadziało, że ta agencja, ten specjalista SEO coś zrobił, że pojawił się wykres skierowany ku górze, a nie skierowany ku dołu. I to musimy zrobić w jak najkrótszym czasie, żeby, no wiadomo, zbudować zaufanie u swojego pracodawcy, że znamy się na robocie i robimy dobre to SEO, czy zbudować zaufanie u klienta, żeby dał te 3-6 kolejnych miesięcy na realizację jakiejś sensownej strategii, jakiejś takiej konkretnej, która będzie w długofalowym efekcie. Bo tutaj rozmawiamy sobie tylko o takich short-term gains, nie będziemy mówić o jakiejś, wiecie, 12-miesięcznej strategii dla ogromnego portalu i nie będziemy jej realizować. Będziemy realizować jednotygodniową, jednodniową strategię, która pozwoli ten Google Search Console odkręcić do góry. No i dobra. Jak będziemy to robić? Spriorytetyzujemy sobie adresy URL, później wybierzemy sobie kilka najprostszych tasków, jakie można wybrać, żeby zrealizować ten cel. No i spriorytetyzujemy też te konkretne taski, bo może nie wszystkie trzeba robić, żeby już osiągnąć rezultaty. No i dobra. Jak jesteśmy przy zasadzie Pareto, wchodzimy do Google Search Console i wybieramy 20% adresów URL, i sortujemy je po impressions. To te 20% adresów URL to będą te adresy, na których warto się będzie skupić tego pierwszego dnia, pierwszego miesiąca, żeby od razu coś fajnego dowieść. Ja to bym się skupił na 10 albo nawet na 5% najlepszych, no ale jak temat jest 80-20, no to bierzemy te 20%. Kolejna prosta sprawa, przyporządkowujemy sobie 5-10 keywordów do każdego adresu URL. Oczywiście trzeba trochę zrobić dla klienta, więc wybieramy kilka fraz, które będą istotne biznesowo. Niestety z punktu widzenia SEO zrobilibyście tak, ok, super fraza, ale musicie je gdzieś tam też no, wbijać, powiedzmy. Dlatego te drugie 5 to byłyby te frazy, które dają nam naprawdę fajne impressions i najlepiej, jeżeli są w drugiej dziesiątce, gdzieś pomiędzy 11 a 20 pozycją, bo jeżeli uda się je przebić z drugiej dziesiątki do pierwszej, to dostaniemy razy 3, razy 4 ilość impressions i od razu wykres pójdzie do góry, a na tym nam głównie zależy. Jeżeli chodzi o to, jak tego dokonać, to mam tutaj trzy aktywności, które możemy wykonać. To są szybkie aktywności. My je testowaliśmy też w Surferze od wielu lat, tutaj jak napisałem od 2018 roku. Natomiast ja przygotowałem takie sposoby alternatywne, które można wykonać no, w domu, bez dostępu do narzędzia, bez konieczności jakiejś subskrypcji, jakiejkolwiek. Więc wyciągamy sobie top 10 dla każdego z tych keywordów, które sobie przyporządkowaliśmy do adresu URL. Spatrzymy, jakie tam adresy URL się pojawiają. Wyjdzie pewnie 13, 14, może 17 takich, które pojawiają się ciągle w topach na te same keywordy, które tam wybraliśmy, te 5, 10. Każdą z tych stron zrzucamy przez SEO Quake'a, wyciągamy tam te n-gramy, czyli 2-3-4-wyrazowe frazy. To wszystko wrzucamy do Excela i za pomocą jednego z tutoriali, które gdzieś tam się znajdują na YouTubie, robimy diffa, czyli wyciągamy elementy wspólne z tych zbiorów i tworzymy taką listę słów i fraz, które są wspólne dla tych stronek stopa. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak zrobić ten entities gap i wyciągnąć te frazy, które konkurencja ma wspólne i tworzą ten kręgosłup w top 10, a te, których nie mamy. Odejmujemy jeden zbiór od drugiego, no i mamy listę słów, które no, musimy dodać, żeby spełnić pewne wymagania. To jest nieco czasochłonny task, ale też jeżeli sobie przygotujemy tego Excela, no to można to zrobić, nie wiem, w parę minut, nie? Ile może zająć przerzucenie przez SEO Quake'a i eksportowanie do CSV 10 adresów URL. To jest kilkanaście minut. No i dobra, lecimy dalej. Robimy linki wewnętrzne z Google.
Więc wykorzystujemy najlepszy algorytm, jaki mamy dostępny za darmo. Wykorzystujemy własne zasoby, dlatego przypomnijcie sobie, jak mówiłem, że strona musi generować około 1000 wejść z organika miesięcznie. To oznacza, że ona musi mieć już trochę tych adresów URL poindeksowanych, one muszą już coś tam rankować w Google. Jeżeli miniemy ten punkt, powiedzmy, tego 1000, to jest bardzo umowny. Może 500, może 2000. Ważne, żeby coś tam było. To jesteśmy w stanie wejść w Google, wpisać sobie site, dwukropek, domena i keyword, który chcemy podbić. To skąd bierzemy ten keyword? No, z tej listy, którą sobie wcześniej stworzyliśmy. Wrzucamy ten keyword i na pierwszej pozycji najprawdopodobniej będzie ten adres URL, który chcemy optymalizować. Jeśli jest inny, no to możemy mieć problem z kanibalizacją, natomiast na tym się dzisiaj nie skupiamy. Skupiamy się na tych adresach, które są na drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej pozycji i po prostu przechodzimy przez nie, sprawdzamy, czy one już linkują wewnętrznie do tego optymalizowanego adresu URL, czy nie. Jeśli nie, to linkujemy wewnętrznie i mamy sprawę załatwioną. Zbudowaliśmy w ten sposób 10 najbardziej relevantnych linków wewnętrznych w stosunku do keyworda, który chcemy podbić w obrębie naszej domeny. No, nie da się jakby znaleźć bardziej powiązanych treści w obrębie naszej domeny niż wykorzystując algorytm Google, a przynajmniej nie ma takiego darmowego rozwiązania, które bym mógł polecić. Natomiast to nie jest jeszcze koniec tego taska, bo mamy wybór anchorów. Więc znowu posiłkujemy się listą, którą stworzyliśmy wcześniej, adres URL i 5-10 keywordów. Skoro mamy ten adres URL i 5-10 keywordów, to te 5-10 keywordów automatycznie staje się naszymi anchorami w linkach wewnętrznych, które zbudujemy z tych 5-10 adresów URL, które pozyskaliśmy z site, dwukropek, adresu, domena i keyword. A drugim haczkiem, który można sobie tutaj wykorzystać, jest meta description. No i to meta description, czy jak to pewnie różnie to można nazywać, natomiast Google zmienia sobie to description wedle uznania po prostu. Najczęściej jest to fragment treści ze strony, który jest najbardziej powiązany z keywordem, który został wpisany w wyszukiwanie. Więc jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że widzicie, aha, to nie jest moje description, które jest wpisane gdzieś tam w headzie, tylko to jest description, które wyciągnął Google, to będzie to fragment treści strony. A ten fragment treści strony będzie najbardziej relevantnym fragmentem tego adresu URL do keywordu, który wrzuciliśmy w wyszukiwanie. Więc mamy już anchor i mamy też od razu jego lokalizację, czyli wiemy, jakiego anchora użyć dzięki tej naszej liście 5-10 keywordów i dzięki Google'owi wiemy, gdzie tego anchora umieścić. Więc to kolejna sprawa, linki wewnętrzne załatwione. Takie 5-10 sobie budujemy i naprawdę można przejść do kolejnego adresu URL. Dobra, Rank But Not Used to jest coś takiego, co sobie zbudowaliśmy w sumie około pół roku temu. To jest mega prosta rzecz, bo polega ona mniej więcej na tym, żeby sprawdzić, na jakie rzeczy rankujemy, a nie używamy ich w treści. To jest trywialne, to brzmi wręcz infantylnie, ale to tak dobrze działa, że po prostu szkoda tego nie robić. I jak to zrobić? No to jest mega proste. Wchodzimy sobie w Google Search Console i wyciągamy adres URL. Oczywiście z naszej listy 20 najlepszych adresów URL, 20% najlepszych adresów URL. Wyciągamy sobie ten raport, mamy tam keywordy, sortujemy je po impressions i widzimy, co jak rankuje. No i nie pozostaje nam nic innego, jak przeszukać całą treść strony w poszukiwaniu tych konkretnych keywordów. Znajdziemy 5 takich, które były na górze tej listy wysortowanej po impressions, a nie było ich w treści, więc co robimy? No po prostu dodajemy je do treści strony. Możemy je zrobić takie proste insertion gdzieś tam w treść. Możemy też dopisać paragraf na temat każdego z tych brakujących słów kluczowych. No i jesteśmy w domu, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o priorytetyzację, ja tutaj przedstawiłem to w odwrotnej kolejności, bo ten entities gap no, jest dosyć czasochłonny w porównaniu do reszty, choćby do tego rank but not used. I działa szeroko. Nie do końca wiemy, na które słowa kluczowe on wpłynie. Wiemy, że będzie dobry, wiemy, że nam poprawi ogólnie ten korpus tematyczny, powiedzmy, tego artykułu. Natomiast no, nie jesteśmy pewni, na który konkretnie keyword on zadziała. Jeżeli chodzi o linki wewnętrzne, też jest to no, troszeczkę czasochłonne, bo jednak trzeba kilka tych linków zbudować i trochę długo to trwa, ponieważ Google musi przekrawlować wszystkie te adresy URL, na których umieściliśmy linki, żeby z kolei przekazały one tam ten juice.
Na samej górze mamy rank but not used, czyli najprostszą rzecz, którą zawsze warto zrobić i to trwa dosłownie 5 minut. Więc jeżeli mielibyśmy zrobić incepcję w 80-20, a można to robić, czyli robimy sobie 80-20 na URL, a później robimy jeszcze raz 80-20 na te URL, zostają nam dwa. I pracujemy na tych dwóch i te dwa czasem nam już dojdą są rezultaty. Więc jeżeli zrobimy sobie to 80-20, to zostaje nam 600% ruchu organicznego w 24 godziny tylko przy wykorzystaniu rank but not used. I ja bym was z tą myślą chciał zostawić, że te audyty nie muszą być takie długie, a przynajmniej realizacja tych audytów nie musi być taka długa, że nie musimy robić tych wszystkich czynności, które niekoniecznie już są tak efektywne, jak były kilka lat temu, czy nie dla wszystkich klientów, tylko róbmy to, co jest naprawdę skuteczne, co trwa kilka minut i być może wystarczy, żeby dowieść do klienta na tyle, żeby zbudować jego zaufanie, zostawić go na następny kwartał i tak dalej, i tak dalej. Także ja dziękuję za uwagę. To było 80-20 w SEO. Dziękuję. Wielkie brawa dla Michała.